witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak z odbiorniczka radiowego zrobić nadajniczek taki trochę lepszej mocy. Ja tu mam parę schematów. Pierw sprawdzimy, jak to będzie działało w ogóle. O cholera jasna! Chyba nic Wam nie pokażę dzisiaj. Jeżeli chcielibyście eksperymentować bez bezpiecznika, potrzebna Wam będzie gaśnica i apteczka. Ja wymyśliłem coś takiego i nazwałem to bezpiecznik żarowy. W chwili, gdy o mało nie spaliłem jednego sklepu, to od tej pory zaczęło ratować mi całe instalacje i urządzenia. Zwykła żarówka halogenowa samochodowa włączona w obwód elektryczny zabezpiecza nam w sumie wszystko. W razie jakiegoś nieprawidłowego podłączenia, ewentualnie zwarcia, podłączamy coś i robimy w drugim pomieszczeniu zwarcie, to po prostu żarówka przejmuje cały prąd przejmuje żarówka. Buczek informuje nas, że coś nie jest w porządku, ale nie spalimy żadnej instalacji. Żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji jak przed chwilą, trzeba zawsze zabezpieczyć się w bezpiecznik, który w razie odwrotnego podłączenia się przepali, a to dzięki temu, że prawie w każdym urządzeniu znajduje się dioda zabezpieczająca. Zadziała w ten sposób, że odpowiednio dobrany bezpiecznik powinien się przepalić, prawda? I wtedy całe radio czy wzmacniacz zostaje w porządku. Natomiast jeżeli nie ma bezpiecznika, przepala się dioda i leci wszystko lawinowo. Przepala się odwrotnie.